bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Bardzo proszę pan, że... Szybciutko. Bardzo proszę, jakieś materiały. 5 do 10 minut. Proszę państwa, ja nazywam się Janusz Pac, mój przyjaciel Jacek Jagodziński. Reprezentujemy Mińskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym. Dlaczego założyliśmy to stowarzyszenie? Wszystko zaczęło się tak naprawdę 16 listopada 2016 roku. Zaczęło się pod Radomiem, nie tutaj, nie w tych stronach. Uczestniczyłem w spotkaniu banków żywności. Wiecie państwo, co to są banki żywności? Tak, gdzie taka serwis dietetyczny prowadził szkolenie dla klientów tychże banków, uczył ludzi gotować, robić zakupy. Ja przez przypadek to obserwowałem. No, wiecie państwo, kto jest klientami tychże banków żywności. No, niektórzy uważają, że to patologia, inni, że bieda. Generalnie ludzie, którzy mają problem. Ludzie potrzebujący, dokładnie. I zacząłem rozmawiać tam z panią, która tak trochę odbiegała od reszty, była mniej więcej w moim wieku, może trochę młodsza. Ja mam 63 lata w tej chwili, wtedy miałem 62. I rozmawialiśmy i ona mówi, że jest wdową, że jej mąż dawno temu zginął, został przejechany przez samochód, jak wracał do domu, i że ona nie, praktycznie nie ma poza tak naprawdę gminną żadnej pomocy, bo mąż był, tak jak ona powiedziała, robotnikiem rolnym, był nieubezpieczony i została z trójką dzieci, niepełnosprawnym, jednym dzieckiem. Wiecie państwo, nie muszę tłumaczyć, w jakiej sytuacji była. Wiecie doskonale, w jakiej, najlepiej, bo to cały czas mamy. Ja mówię, proszę pani, no ale mąż zginął w wypadku, czy dostał jakieś odszkodowanie? Nie. A ma pani jakieś papiery z tego tytułu, z policji, z sądu? Ona mówi, mam wyrok sądu, bo była jakaś sprawa w sądzie, gdzieś tam jest. A to wszystko blisko jej domu, ona pobiegła, przyniosła wyrok sądu, długi, opisany. Ja zrobiłem zdjęcie i wysłałem do zaprzyjaźnionej kancelarii adwokackiej. Proszę państwa, chwilę po tym dostałem odpowiedź, która mnie rzuciła na kolana. Zaprzyjaźniony mecenas napisał, słuchaj, wypadek był 10 listopada 96 roku, dzisiaj mamy 16, tydzień żeś się spóźnił. Tydzień żeś się spóźnił. Mówi, i później jak z nim rozmawiałem, mówi, słuchaj, to było odszkodowanie i zadośćuczynienie z tego tytułu, bo ten sprawcą był kierowca, rzędu między 200 a 350 tysięcy złotych do odzyskania. Zmieniało to tym ludziom życie. Proszę państwa, statystyka, bo w międzyczasie zacząłem się interesować, mówi, że w Polsce jest 1 760 000 takich spraw, gdzie ludziom należą się pieniądze, tak jak z ZUS-u. Przecież to niczym się nie różni, tylko że tu jest komercyjna instytucja, tu, że tak powiem, nasza, składkowa, nie chcę powiedzieć państwowa, bo nie to do końca, ale państwowa to. I te pieniądze przepadają. Proszę państwa, statystycznie rzecz biorąc, w gminie Latowicz jest takich osób, jak policzymy łatwo, około 200. Około 200 takich osób, które należą się pieniądze, mniejsze, większe, ale się należą i które przepadają. Więcej, też doświadczenie mówi, że to są na ogół osoby biedne. Bo ci, którzy mają więcej środków, więcej wiedzy, więcej doświadczenia, na ogół sobie to jakoś załatwiają. Idą do sądu i tak dalej, i tak dalej. I dlatego powstało stowarzyszenie i w tej chwili prowadzimy tutaj, Jacek, 3 słowa o kampanii informacyjnej, powiedz. Prowadzimy kampanię informacyjną, która ma na celu właśnie dotarcie do takich, osób, które są poszkodowane i którym chcemy po prostu pomóc. Tak? My jesteśmy stowarzyszeniem non-profit, więc my, że tak powiem, żadnych tutaj opłat nie pobieramy. Chodzi nam dotarcie do takich osób, no, przede wszystkim lokalnie, tak? Bo to jest najlepszy sposób, gdzie państwo jako włodarze tutaj wiecie najlepiej, co się w danej miejscowości wydarzyło, ileś tam lat wstecz, tak? Chodzi nam też o jakby aktywizowanie, tak, tutaj osób, powiedzmy, trochę takich, znaczy nie trochę, tylko osób starszych, tak? Takich osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy też klubów seniora. Ponieważ jakby
te osoby mają czas na to, żeby taką głosić taką informację, tak? Że takie pieniądze, że takie możliwości w ogóle są, że takie pieniądze się należą. Jak my to robimy? Tak, przede wszystkim odnajdujemy taką osobę i pomagamy w kompletacji dokumentów, w całej procedurze, która z tym jest związana. Czasami to wystarczą tylko dokumenty, czasami niestety sprawy trafiają do sądu. Tak? I my tutaj z naszej strony szukamy takiej kancelarii adwokackiej, która zrobi to przede wszystkim bez żadnych kosztów. Tak? Chodzi o to, że tak jak tutaj kolega Janusz powiedział, z reguły osoby takie nie mają po prostu pieniędzy na to, żeby zapłacić za adwokata, czy też zapłacić za sprawę sądową, a są to, nie oszukujmy się, dosyć duże pieniądze. I co więcej, jeszcze kancelaria, z którą my, że tak powiem, wskażemy czy polecimy, musi wziąć odpowiedzialność za to, że jeżeli przegrają sprawę, to ta osoba też nie ponosi żadnych kosztów. Czyli wszystko kancelaria bierze na siebie. To jest jakby... Proszę Państwa, cudem zdarza się tak. Czy są takie? Są różne. Udaje nam się. Proszę Państwa, chętnie byśmy zostawili Państwu trochę kontaktu. Ja mam takie pytanie. Przecież Wy, jak podejmujecie się sprawy, to od razu wiecie, czy jest do wygrania, czy nie. To znaczy, my się nie podejmujemy, możemy sprawdzić. Pośrednikiem jesteście. Nie jesteśmy pośrednikiem, kontaktujemy ewentualnie osobę z kimś, kto to pociągnie. Pośrednikiem. Można to tak nazwać. Natomiast wie Pan, jeżeli czasami to po prostu są tylko kwestia papieru i przesłanie papierów tutaj i jest to załatwione. Czasami idzie dalej, trudno bardzo to ocenić. Ja nie jestem, jeżeli sprawa jest inaczej, jeżeli sprawa jest zawiła bardzo, no to tylko prawnicy są w stanie ocenić. Większość tych spraw jest prosta, nawiasem mówiąc. 90% to są proste sprawy. I 90% to w ogóle nie potrzeba w większości żadnych pieniędzy, trzeba zrobić papiery, to w tym my pomagamy i wysłać właściwe miejsce. I oni czekają. No to, że postępowań Państwo już prowadziliście w tym zakresie? No w tej chwili jesteśmy świeżym tym, ale jakieś 8 postępowań trwa. Proszę Państwa, to trwa, wszystko trwa. To wszystko trwa, nie myślę, że to po prostu się ciągnie. A można wiedzieć, jakiego rodzaju są postępowania? Proszę Pana, a głównie to wypadki komunikacyjne są. To są głównie wypadki komunikacyjne. Najdramatyczniejsze wypadki są na pieszy albo rowerzysta wpada pod tira. Uwaga, pojawiają się wypadki rolnicze tutaj, bo też rolnicy, jak Państwo dobrze wiecie, mają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Niestety, jeżeli to właściciel gospodarstwa ma wypadek, to z tego tytułu nic się nie da zrobić. Natomiast jeżeli jego małżonka, małżonek, sąsiad, dzieci, to tak. Te wypadki w rolnicy widać wyraźnie są bardzo, niestety, że tak powiem, definitywne, w ten sposób. A drogowe to najgorsi są rowerzyści. Najgorsze wypadki są wypadki rowerzystów. No to pan jeździ na rowerze, to dobrze wie, jak jeżdżą tiry. To ja muszę powiedzieć, że po tym, co zobaczyłem w ostatnim czasie, boję się wyjeżdżać rowerem w wielu przypadkach. Tak, no po prostu coś dmuchnięcie powietrza potrafi zrzucić rzeka, tak, wciągnąć pod koła. No i pieśń. To jest to, co cały czas, dlatego nalegamy na odblaski. Proszę Państwa, żeby w gminie Latowicz w przyszłym roku nie było żadnego takiego wypadku. To od nas życzenia. No i żeby było nie gorzej, a nawet nie. A Państwo, że Pana nie z tego tu żadnej pracy. Tak, ale my do tyłu musimy uporządkować. Proszę Pana, powiem szczerze, strasznie mnie boli, w tym jedna rzecz, że te pieniądze, które się należą ludziom, gdzieś wyjeżdżają. One się po prostu należą to. Też jak wszystko. Tylko innym. No. Wyjeżdżają do innych ludzi, no tak, tak. Bardzo się dobrze kumulują tam gdzieś, no to. No ale nie irytuje to Państwa? No skąd, to spokojnie. No. Proszę Państwa, czy Pan jest współpracują z jedną kancelarią? Nie, szukamy różnych. Szukamy różnych. Nie, to...
żeby się nasuwało, że może jesteście panowie przedstawicielami jakiegoś. Staramy się nie pracować w ogóle z kancelariami, jeśli się daje. Z tymi, którzy w danym momencie podejmą się, że tak powiem, zrobić to po naszych warunkach. Takie jest założenie. Od razu powiem, że najtrudniej o to w Warszawie. Żeby było jasne. Warszawskie kancelarie są obłożone i nie są otwarte do działań non-profitowych. Trzeba o tym walczyć. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.